Cześć, kochani. Dzisiaj troszkę inaczej filmik wygląda, ponieważ trochę zainspirował mnie jeden z komentarzy na forach na Facebooku odnośnie tego, w jaki sposób sprawdzić, ile podłoża, ile litrów, ile kilogramów podłoża będzie nam potrzebne do wykorzystania w naszym akwarium. To jest pytanie, które od czasu do czasu się pojawia, ponieważ nie każdy ma taką wyobraźnię matematyczną. Ja zresztą również nie mam. Natomiast wiele rzeczy sobie wyszukuję, przypominam i tak dalej. Za dźwięki otoczenia przepraszam, nie zamykam okien, nie wyciszam, ponieważ jest bardzo gorąco i po prostu bym tutaj nie wytrzymała. Ale do sedna, żeby obliczyć sobie naszą potrzebną wartość, czyli ilość kilogramów czy litrów podłoża, narysujmy sobie akwarium, tak żeby łatwiej nam się tutaj było zwizualizować to, co chcemy obliczyć. Jakość rysunku nie będzie super, super, ponieważ no. Gdybym chciała rysować, to bym była plastykiem. Natomiast myślę, że jest ok. Dajmy na to, że jest to akwarium, które ma długość tej dłuższej szyby 80 cm, a tutaj mamy 40 cm. I chcemy, żeby podłoże w naszym akwarium usypane było na wysokość 8 cm. Weźmiemy sobie drugiego pisaczka, tak żeby troszkę zwizualizować sobie też wysokość tego naszego podłoża. O, no i tutaj wiadomo, chcemy obliczyć, ile tego podłoża musimy mieć, żeby usypać go na tej wysokości, tak? Żeby tutaj było wszystko, wiadomo, zapełnione. Więc tak. Jaki jest wzór na obliczanie objętości sześcianu? No bo tutaj patrząc na to, wycinając jakby te ścianki górne, no to musimy po prostu obliczyć objętość sześcianu, tak? Czyli wpisujemy sobie objętość i musimy to zrobić tak. 80 cm, czyli długość tej ścianki, pomnożyć przez 40 cm, czyli tej, i razy wysokość, czyli 8 cm, bo na tyle chcemy mieć usypany nasz żwir. Ja tutaj sobie wcześniej już obliczyłam, żeby się teraz nie bawić, ponieważ liczenie w pamięci, no wiadomo, można się rąbnąć nawet na prostych działaniach, szczególnie kiedy się nagrywa i człowiek trochę się skupia na ostrości obrazu, a trochę na tym, żeby się nie pomylić, ale jeszcze trochę, żeby nie powtarzać co chwilę jakby albo generalnie. Więc tak, wynik tego działania to jest 25 600 i tutaj centymetrów sześciennych, tak? Centymetr, 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 centymetrów sześciennych. Żeby przeliczyć sobie to na litry, 1 litr musimy sobie to po prostu przeliczyć przez 1000, dlatego że 1 litr to mamy 1000 centymetrów sześciennych. No i w takim wypadku robimy tak. 25 600 podzielić przez ten 1000. Wychodzi nam tutaj 25,6 litra. I tyle podłoża potrzebujemy w litrach, żeby wypełnić nasze akwarium na wysokości 8 cm. Tylko że czasami podłoża sprzedawane są na kilogramy, szczególnie te takie wysypane w kuwetach, tak, których możemy sobie po prostu kupić na wagę, więc musimy wtedy przeliczyć je na kilogramy. Oczywiście te pakowane, które są różne ady, master soile i tak dalej, to są już przeliczane na litry w większości przypadków, chyba o ile dobrze kojarzę. Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie przeliczyć na kilogramy, no to też jest prosta rzecz. Musimy wiedzieć, ile waży 1 litr takiego podłoża. Dajmy na to, niech to będzie piasek. Piasek kwarcowy. Kwarcowy. I powiedzmy, że 1 litr takiego piasku to jest 1,5 kilograma, tak? Ta waga oczywiście się waha. To nie jest tak, że on waży dokładnie 1,5 kilograma. To może być 2, jeśli to jest żwirek jakiś inny, to może być 2 kilogramy i tak dalej.
ale powiedzmy, że średnia wartość to jest takie 1,5 kg. Myślę, że tutaj, jeśli sobie usypujemy podłoże, no to też nie wyliczamy tego co do centymetra i jedno ziarenko mniej czy więcej nie robi nam różnicy. Też często robimy tak, że z tyłu podłoża dajemy więcej, tak, a z przodu mniej, tak, żeby z tyłu te rośliny, które są na trzecim planie, miały gdzie się ukorzenić, a tutaj z przodu wtedy spływają nam wszystkie zanieczyszczenia i łatwiej nam je po prostu odmulić. Natomiast, żeby sobie tutaj przeliczyć, ile kilogramów jest nam potrzebnych takiego piasku kwarcowego, no to po prostu przeliczamy 25,6 litra razy 1,5 i wychodzi nam tutaj 38,4 kg podłoża. O, i mamy tutaj wyliczone już, ile kilogramów naszego podłoża potrzebujemy, żeby zapełnić tutaj dno naszego akwarium na wysokość 8 centymetrów. Mam nadzieję, że lekcja się okaże przydatna i że komuś pomoże po prostu sobie przeliczyć samodzielnie. Można to oczywiście zrobić czatem GPT, natomiast czat GPT czy jakikolwiek inny jest, są kalkulatory w internecie i to generalnie nie jest problem. Natomiast fajnie wiedzieć, jak to zrobić i po prostu przeliczyć sobie samemu. Ja generalnie lubię sobie, ja w ogóle lubię pisać, także dla mnie takie wyliczanie, rysowanie to jest fajna rzecz. A jeśli mogę komuś wytłumaczyć, to też jest super. Także gdybyście mieli jakieś uwagi albo chcieli zapisać się na korepetycje, to zapraszam. Trzymajcie się, cześć.